Super. Dobra. Chwała Panu Jezusowi, że tu jestem. Jesteśmy z Mateuszem. Co mogę powiedzieć tak na początek, to byłem bardzo ciekawy, jak tutaj jest. Do tej pory mi tutaj nie udało się nigdy być na godzinę 10 na normalnym nabożeństwie, bo zawsze tym samym wygrałem. No i dziękuję Bogu, że tu jest po Bożemu. że jest po Bożemu, tak? Pierwszy raz się dzielę świadectwem na siedząco. Bracie Michale, mogę stać? Możesz. To ja sobie wstanę. Powiem Wam, jeżeli chodzi o to świadectwo, to jest to dla mnie taki szczególny czas. W ogóle, jeżeli chodzi o świadectwa, dzielę sobie moje świadectwa na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to jest takie szybkie świadectwo. Na zasadzie, że ktoś przyjdzie i powie: Marcin, podziel się, i wtedy się dzielę. Jest to szybkie świadectwo, bez takiego głębszego przemyślenia. Ale jednak, jeżeli dostanę taką propozycję, prośbę do tego, abym mógł się podzielić świadectwem na przykład dzień wcześniej, to zaczyna się taki czas zadumy, zastanowienia nad tym, w jaki sposób Bóg zmienił moje serce, w jaki sposób Bóg zmienia. I zauważyłem, bo to już mija mi 6, prawie że 7 lat, odkąd się nawróciłem, także przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca, i zauważyłem, że za każdym razem, gdy się dzielę, to mam inną perspektywę spojrzenia na siebie starego i inną perspektywę, co Bóg zrobił w moim sercu. No, ale dzisiaj jest taki szczególny czas, ponieważ sobie uświadomiłem, do tej pory, jak się dzieliłem świadectwem, to bardzo jeszcze mocno się utożsamiałem z tą swoją starą naturą, tak to nazwę. A dzisiaj, wczoraj też, jak się zastanawiałem nad tym, co Bóg zrobił w moim sercu, to uświadomiłem sobie, że ja już zupełnie nie jestem tą samą osobą, która była kiedyś. Zupełnie Bóg przemienił moje myślenie, moje serce, mój sposób bycia. Nie ma tego starego Marcina, więc dzisiejsze świadectwo, jak będę Wam opowiadać, będę Wam opowiadać właściwie w dwóch osobach. W jednej, w osobie pierwszej czasami, a czasami Wam opowiem w osobie trzeciej. Będę Wam mówić o tym Marcinie czy Marcinku, który był jeszcze dzieckiem. Ale zacznę Wam od takiego psalmu. Jest to psalm bardzo znany. I on właściwie utożsamia się z moim życiem, ale myślę, i każdego z nas. Jest to psalm numer 1. W mojej Biblii jest on napisany, zatytułowany: Nabożny a bezbożny. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ustoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Zazwyczaj z ludźmi, którzy grzeszą, właściwie z nami wszystkimi, to jest tak, że gdy jesteśmy bezbożni, żyjemy bezbożni, to nasza droga wiedzie donikąd. No i moja droga wiodła donikąd. Tak się właśnie zrobiłem taką pauzę, przerwę, bo zacząłem się zastanawiać, od którego roku swojego życia zacząć. Ale myślę, że taki mój przełomowy rok życia to jest tak w granicach 12 lat. Gdyż do 12 roku życia, może tak powiem ogółem, skąd pochodzę, to gdybyście widzieli, jak widzieliście czasami jakieś filmy takie sensacyjne czy patologiczne, że ojciec alkoholik, matka alkoholiczka, jakiś tam przemoc w rodzinie i tak dalej, no to ja z takiej rodziny właśnie pochodzę, dla mnie to było, pamiętam, ogółem było dla mnie czymś normalnym dostać od taty z pięści w twarz, od taty też, ja to nazywam, że ojciec przekazuje to, co ma swoim dzieciom, na pewno ojciec przekazuje swojemu synowi. Ja od swojego syna, od swojego ojca odziedziczyłem to, że potrafiłem się dobrze bić, a przez to, że od małego często dostałem w ciry, to potem w środowisku, w którym byłem, w ogóle się nie bałem dostać w ciry, bo to było dla mnie coś normalnego. I dzięki temu się
piąłem w różnych takich strukturach, czy to kibicowskich, czy jakichś tam przestępczych do góry. Mówili na mnie już w wieku 12-13 lat, taki miałem sobie wariat, masz wariat, świr, masz kraty w oczach. Ogółem w wieku 12-13 lat już na osiedlu taki terror prowadziłem, swoją osobą wprowadzałem wśród patologicznych kręgów, że bali mi się starsi, a z racji tego, że jeszcze wcześniej mnie ojciec zapisał na różnego rodzaju sztuki walki, to potrafiłem też je wykorzystywać w biciu innych ludzi. Z racji tego, że ojciec mnie bił, też przyszedł taki moment, że ja powiedziałem koniec, właśnie wiek 12 lat, nie wiem, to była 7 klasa podstawówki, to chyba 13 lat, przyszedł w moim okresie taki czas totalnego buntu, że powiedziałem nie. Pamiętam wtedy pierwszy raz pobiłem to ja swojego ojca, a w momencie, kiedy to ja zrobiłem, poczułem się taki bardzo wolny. Na zasadzie tego, że postawiłem się mojemu oprawcy, wiedziałem, że mój ojciec wtedy nie ma nade mną już władzy. Nie będzie miał nade mną władzy i stałem się sam panem swojego życia. Wtedy już ojciec nie miał nade mną władzy, a ja mogłem uciekać z domu, mogłem ćpać, mogłem bić, mogłem kraść. Stałem się bardzo takim zaborczym młodym człowiekiem. Wstąpiłem ogółem, jeżeli chodzi też o środowisko, w którym byłem, to mieszkałem na śląskim osiedlu, osiedle Kopernika w Gliwicach. To takie duże 20-tysięczne osiedle składające się z takich samych 10-piętrowych bloków. To był koniec lat 90. To wtedy ja nie miałem autorytetu, jeżeli chodzi o moich rodziców. Wtedy też u nas było na osiedlu, nie chcę mówić, że bieda, ale też bogactwa nie było. To autorytetami dla ludzi z ulicy, takich jak ja ogółem, było bardzo dużo takich młodych ludzi jak ja w moim wieku. Autorytetami były zazwyczaj osoby z filmów gangsterskich. Wtedy to był czas tych wszystkich filmów, jakieś psy, potem killery, potem chłopaki nie płaczą i tak dalej. I też na osiedlu, jak człowiek był biedny i się patrzało na ludzi, którzy było wiadomo, że pochodzą z takich grup, to było widać po nich bogactwo. Było to osoby, które były dobrze ubrane, miały dobre samochody, nie jeździły dużym Fiatem czy Polonezem, tylko jakimiś takimi lepszymi samochodami. I tak zarówno ja, jak i moi koledzy, pamiętam, braliśmy autorytet u takich ludzi i byliśmy w nich bardzo zapatrzeni. Wiedzieliśmy, że jak pochodzimy od tego, będziemy podchodzić od tego i od tego, to wiedzieliśmy, że będziemy nietykalni. Wiedzieliśmy, że nas nikt nie uderzy, no i też do takich ludzi żeśmy lgnęli. No i ogółem, gdyby tak spojrzeć na ten ogół, za rzeczy, które zrobiłem, które czyniłem w tamtym czasie, w wieku 16 lat trafiłem do zakładu poprawczego. Miałem na sobie bardzo dużo artykułów. Gdybym to zrobił w wieku dojrzałym, to pewnie bym siedział 25 lat w więzieniu, jak sobie kiedyś policzyłem, bo naprawdę tego było bardzo dużo. Nie jednak sąd postawił, też z racji wieku postanowili mnie zamknąć do zakładu poprawczego. Marcin, który tam był w tamtym czasie, pamiętam, na początku był bardzo przerażony ze względu na to, że tam się zetknąłem z jeszcze bardziej rasowymi, nazwę to, przestępcami. Tam w tym zakładzie poprawczym to było dla mnie coś niesamowitego, ponieważ ja miałem nastawienie, że ja nigdy nie pójdę siedzieć, a tam były dzieci, osoby w wieku 16-17 lat, którzy byli z zakładu poprawczego i dla nich było autorytetem to, żeby dostać jak największy wyrok w więzieniu. Mówi, mój ojciec siedział, moja mama, mój wujek siedział i ja też będę siedział. I z takim nastawieniem tam siedzieli. Było to dla mnie takie duże zderzenie z rzeczywistością. No ale też zauważyłem, że jeżeli ja tam komuś jedną w tubę, to będą mnie bili. I tym sposobem przez cały czas tej swojej agresji, w tych swoich bitkach, w tym swoim takim, jakby to powiedzieć, w sposobie w ogóle obrony, żeby przetrwać w tym całym życiu, przez cały czas wzrastałem w tej agresji. W zakładzie poprawczym spędziłem 4 lata. Zamknęli mnie, prawie 5 lat. Zamknęli mnie
w wieku 16 lat, a przed skończeniem 21 roku życia wyszedłem z tego zakładu na wolność. Byłem wtedy osobą, która miała w głowie tylko jedno, szybko się dorobić. Z racji tego właśnie, że potrafiłem się bić, byłem taką osobą w zakładzie poprawczym, dosyć mocno dominującą. Przez tą dominację, to też ze względu też na wiek, jak ktoś ma 20 lat, to bardzo łatwo też może dominować 18-latkami, ponieważ to jeszcze jest ten rozwój fizyczny, do tego ta moja psychika, którą sformował mój ojciec, powodowało to, że ja nie potrafiłem się nikomu poddać, żeby ktoś miał nade mną władzę. Na zasadzie tego miałem taką jakby blokadę, taki lęk, jakby to powiedzieć. W momencie, kiedy pobiłem swojego ojca, nikt nie potrafiłem nikomu dojść do siebie, żeby ktoś mi mógł dawać jakieś polecenia, bądź żeby mógł mieć nade mną jakąś władzę, ponieważ coś we mnie chodziło, coś blokowało i zawsze dążyłem do tego, żeby tą osobę zdominować. I to chodziło zarówno i o wychowawców w tym zakładzie poprawczym, jak i tak samo współwięźniów, że nie potrafiłem ścierpieć czegoś takiego, że ktoś może być silniejszy ode mnie. I to zawsze ja dążyłem do takiej władzy, żebym ja to był najsilniejszy. No i te wartości, które miałem w zakładzie poprawczym, potem przeniosłem na ulicę. W wieku 21 lat byłem taką osobą, która, może po mnie tego nie widać, ale do zakładu poprawczego przemycałem też sterydy, kiedy na przepustki jeździłem, ćwiczyłem, robiłem dużo pompek, jakichś tam podnoszeń, więc byłem troszeczkę bardziej taki potężniejszy niż teraz. Napompowany, tak to nazwę, nie polecam w ogóle. No i gdy wyszedłem z tego zakładu poprawczego, znowu trafiłem w ten stary region, te stare osiedle, do tych starych ludzi, do tych starych kolegów. Był to czas taki, że wszyscy moi koledzy zajmowali się handlem narkotykami. Zajmowali się oni handlem narkotykami. Ja też do tego dołączyłem, ponieważ trzeba było z czego żyć. Był to taki okres dla mnie bardzo taki, można powiedzieć, zawodowy, gdybym patrzył po sposób cielesny. Był to dla mnie bardzo dobry okres, ponieważ wpływało więcej pieniędzy, można było się bawić. Czuliśmy się jak królowie świata, było to coś naprawdę fajnego. Jednak przyszedł taki moment, że zacząłem żyć w strachu o to, że policja mnie złapie. No i postanowiłem otworzyć taką pewną działalność gospodarczą. Mogłem, gdyby tak skrócić tego starego Marcina, bo już tam nie chcę mówić o tej działalności gospodarczej. Ona trwała przez okres 3 lat. Potem przyszedł taki kryzys, gdzie zbankrutowała mi ta działalność. Był to też okres taki, że popłynąłem na bardzo dużo pieniędzy, jak dla mnie wtedy, tamten okres. Bałem się też, że mnie policja poszukuje, bo wiedziałem, że będzie mnie poszukiwać. Uciekłem do innego miasta i te wszystkie nerwy, takie emocje, które na mnie wpływały, spowodowały to, że popadłem w taką depresję, spowodowaną lękiem, strachem. W ogóle nie potrafiłem się odnaleźć w tym nowym życiu, w nowym mieście, bez kontaktów. Jak uciekłem do innego miasta, nikomu też nie dałem znać, gdzie uciekam, ze względu na to, żeby to w jakiś sposób do policji nie dotarło. No i w tym strachu, lęku spędziłem 1,5 roku, nie wychodząc w ogóle z pokoju, mając taką totalną deprechę. Leżałem pewnego dnia, mi psychika, jak wróciłem do domu, pewnego nie do pokoju właściwie, bo tam wynajmowałem pokój. Psychika, emocje mi tak wsiadły, że po prostu nie miałem siły się podnieść z łóżka. No i moimi jedynymi zajęciami było obudzić się, zapalić papierosa, wypić kawę, włączyć komputer, internet. I tak przez bardzo długi okres czasu przeżywałem bardzo dużo cierpienia, takiego wewnętrznego, związanego z samotnością, związanego w ogóle, a ciężko to jest opisać. Jeżeli tak piekło ma wyglądać dla człowieka, to co ja przeżywałem, to współczuję każdej osobie, która by tam się znalazła, ponieważ ja tak sobie właśnie wyobrażałem piekło, z którego się nie można było wyrwać. Nie potrafiłem się z tego wyrwać. To był też dla mnie taki błogosławiony czas z drugiej strony, ponieważ w tej całej depresji nie miałem siły
na to, aby iść pracować. Ja w ogóle byłem wtedy jeszcze tak zepsuty. Dlaczego też było to spowodowane tą depresją? Byłem tak zepsuty tymi obrotami, jakimiś pieniędzmi, które miałem w tamtym czasie, że ja mówiłem, że ja wolę głodować, nie iść, niż pójść do pracy na etacie. Dla mnie to było po prostu coś nie do pomyślenia, że ja mogę pracować na godzinę, ponieważ ja nigdy nie pracowałem na godzinę. Byłem przyzwyczajony do jakichś tam większych obrotów pieniędzy. Jak ja sobie pomyślałem, że ja mam pracować, nie wiem, godzinę za 10 zł czy za 8 w tamtym czasie, to mnie to po prostu rozwalało. No i też to był powód tego, że nie wychodziłem z tego pokoju. Przyszedł moment taki, że zacząłem krzyczeć do Boga w tym moim bólu i cierpieniu. Mówię, Boże, zrób coś ze mną. Mówię, zabij mnie albo użyj mnie. Zabij mnie albo użyj mnie. Mówię, bo ja sam siebie zabić nie potrafię. A jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty istniejesz, odezwij się do mnie, pokaż mi swoje oblicze. Pamiętam, krzyczałem do Niego, mówię, Boże, ja nie chcę być religijny na zasadzie tego, że ja idę do kościoła katolickiego, czy do jakiegoś kościoła i chodzę i modlę się do jakichś figurek. Mówię, jeżeli Ty jesteś, to objaw mi się taki, jaki jesteś. Jak pamiętam, krzyczałem do Niego, czytałem przez komputer Ewangelia Mateusza, dokładnie studiowałem, potem się zająłem Apokalipsą, zacząłem w jakiś sposób Duch Święty mnie dotykał na zasadzie tego, że jakby to powiedzieć, że zacząłem w jakiś sposób widzieć złotego świata, ale miałem przez cały czas tą depresję. Pewnego dnia przyszła taka moja znajoma osoba i mówiła Marcin, powiedziała Marcin, wyciągam Ciebie z tego pokoju. No i po półtorej roku siedzenia w tym pokoju wynajęła mi ta osoba pokój w innym mieszkaniu, mówi, wyciągam Ciebie stąd. No i gdy zmieniłem pokój, zmieniłem w ogóle całkowicie miejsce zamieszkania, to była kwestia jednego dnia, jakby tak wstąpiła dla mnie taka niesamowita obecność Boża, niesamowite wypełnienie. W jednej chwili odeszła ode mnie cała samotność, cały jakiś taki ból. I pamiętam, miałem wtedy taki lęk i strach. Mówiłem, Boże, nie odchodź ode mnie. Mówię, Boże, nie odchodź, ja wiem, że to Ty jesteś. I bałem się, że to będzie trwało tylko przez chwilę. Że na przykład, że teraz mam jakąś fazę, a jutro już tego nie będzie. Ale była kwestia takiego, ja wiem, no, 2, 3, 4 dni i przez cały czas Bóg był ze mną. Zapisywałem pod jego obecnością. Miałem także już nie stawianie się samotny, bo gdy byłem w domu, to było dla mnie coś niesamowitego, gdyż Biblii jeszcze wtedy nie miałem, ale ta obecność, która na mnie zstąpiła, dawała mi takie pragnienie zapisywania myśli na kartce. No i miałem kartkę i pamiętam, zapisałem jakąś jedną myśl, drugą, trzecią. I wydawały mi się te myśli takie bardzo mądre, jak dla mnie na tamten czas. I nagle odkryłem, że tak jakby coś ciągło moją ręką te pisanie. Nie wiem, jak to do końca opisać, ale w każdym razie pamiętam, że jak ja to pisałem, to doświadczałem takiej miłości i obecności Bożej. I w pewnym momencie takie było doświadczenie, jeżeli chodzi o Ducha Świętego. Pamiętam, jak napisałem, Pan sam mi się przedstawił, jestem miłością, przeogromną miłością. Jakoś usłyszałem Twoje wołanie, przyszedłem do Ciebie. Chwała Panu Jezusowi. I to był taki mój element takiego nawrócenia. I wiedziałem, że ja tego nie doświadczę na pewno w kościele katolickim. I zacząłem szukać kościoła, miejsca, w którym mógłbym się odnaleźć, żeby doświadczyć Boga. I chciałem, mogłem znaleźć ludzi, którzy doświadczają Boga. No i może co było w ogóle następstwem tego? W ciągu tego tygodnia, odkąd byłem w tym nowym mieszkaniu, ja zacząłem pisać. W ciągu tygodnia też podjąłem nową pracę jako pomocnik budowlany, zabójcza stawka 6 zł godzina. Ale to jest niesamowite, bo jak Bóg dotyka, zmienia się perspektywa patrzenia i robiłem tą pracę z niesamowitą radością, że jestem wolny, z niesamowitą radością, że mogę chwalić Boga i z niesamowitą radością w ogóle nie przeszkadzało mi, pamiętam, nic. Chodzenie 3 km do tej pracy na piechotę, w jedną, w drugą stronę. Miałem taką... No ciężko jest to opisać. Po prostu ta obecność Boża była przez cały czas ze mną i Bóg dał mi takie niesamowite posilenie. I pamiętam, wtedy moje myślenie się całkowicie zmieniło.
To akurat pamiętam, przeczytałem cytat Jana Pawła II, ale to Jan Paweł II napisał, jest taki cytat, był napisany: jeżeli jesteś osobą samotną, to odwiedź drugą osobę samotną. No i to dało mi takie pragnienie odnajdywania tych ludzi samotnych z jednej strony, ale z drugiej strony też zauważyłem, jak szedłem kiedyś jeden raz ulicą, taki szyld: omawianie objawienia księgi Jana, kościół tam adwentystów i tak dalej. No i mówię, pójdę tam zobaczyć. Okazało się, że ten kościół adwentystów prowadził też służbę dokarmiania bezdomnych. Podjąłem tą służbę i dawało mi to taką niesamowitą radość. I dzisiaj patrzę tak na taki cud Boży w tym wszystkim, że pomimo tego, że zarabiałem 6 zł na godzinę, musiałem opłacić pokój. Wtedy jeszcze paliłem, bo Bóg mi tego nie zabrał, czyli miałem na papierosy. A mało tego, jeszcze dawałem co tydzień, poświęcałem 100 zł na to, aby tym bezdomnym kupować jakieś ciasta i herbaty. I dzisiaj nie wiem, jak to się wykalkulować, ale dało radę, nie? Ale dało radę, nie? Bo po jakimś okresie u tych adwentystów stało się tak, że bardzo mi tam nie pasowały pewne reguły, zasady. Tak więc odszedłem stamtąd i to też się potem równało z moim zwiedzeniem, ponieważ jak odszedłem od adwentystów, znowu wpisywałem w internecie ludzie, którzy doświadczają Boga, ludzie i tak dalej. I przez przypadek wszedłem w okultyzm na zasadzie tego, że w okultyzmie, czyli na zasadzie, jakby to powiedzieć, trafiłem na taką pewną stronę, która internetową, która była w internecie, nawet nazwy jej nie chcę tam podawać, ale była to taka strona typowo ezoteryczna, no i tam było dużo takich napisów o ludziach, którzy doświadczają duchów, ludziach, którzy doświadczają aniołów, ludziach, którzy mają kontakty z różnymi istotami duchowymi. No i mi to było bardzo prosto wejść, ze względu na to, że jak miałem otwarte serce na Ducha Świętego, to tak samo otworzyłem serce na te wszystkie inne rzeczy i wprowadziło to we mnie taki totalny zamęt duchowy. No i mój stan serca, umysłu był wtedy, pamiętam, bardzo ciężki, bo otwieramy się na te różne rzeczy. Potem dalej, patrząc na taką kontynuację, to trafiłem potem do więzienia za stare rzeczy, które robiłem. Wbrew pozorom to też takie wielkie błogosławieństwo, bo dzięki temu się tutaj znalazłem. Zacząłem chodzić na spotkania zielonoświątkowe. Tam poznałem mojego przyszłego teścia, którego jeszcze nie wiedziałem, że to mój teść. Dowiedziałem się właśnie, że na Woli Piotrowej jest ośrodek, że jest tam takie małżeństwo, znaczy tutaj kiedyś chyba był Radek i Nina, więc pewnie kojarzycie i oni są tam wychowawcami, no i to mnie poruszyło, stwierdziłem, że tam pojadę zobaczyć. No i tam mnie Bóg zaczął dotykać, wielokrotnie płakałem, wielokrotnie wyznawałem Bogu swoje grzechy. Bóg pokazał mi też podczas jednego wyznawania swoich takich grzechów, płaczu, kto będzie moją żoną. Dzisiaj ta osoba, wtedy jeszcze w ogóle jej nie znałem, to jest dla mnie też niesamowite prowadzenie Boże. Dzisiaj ta osoba jest moją żoną, mamy wspaniałą rodzinę. No i cały czas mam ten głód czytania Słowa Bożego. Cały czas jest ten głód i wiem, że od momentu, kiedy miałem tą depresję do dzisiaj, bo czas nawrócenia mówiłem te 7 lat, ponieważ 7 lat temu trafiłem do Woli Piotrowej, depresję miałem lat 11 temu. No i pamiętam te 11 lat temu do dzisiaj. To tak mnie Bóg przemienił, że jestem całkowicie inną osobą. Jestem uzdrowiony z agresji, jestem uzdrowiony z jakiejś przemocy, bo to dla mnie taki był podstawowy, największy problem. Jedni mają problemy z alkoholem, inni z narkotykami. Ja sobie nie potrafiłem dawać rady bez przemocy. A w momencie, kiedy w kontakcie z ludźmi nie używałem przemocy, to w tym momencie pojawiały się we mnie lęki. Mówię po nawróceniu. Dzisiaj już te lęki chodzą całkowicie. Chwała Panu Jezusowi. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. No i pragnę Jemu służyć.